Właściciel klubu Andrzej Dadeło przedłużył kontrakt ze wszystkimi zawodnikami z drużyny oraz na 5 lat z trenerem Dominikiem Nowakiem. Z zespołem natomiast mają się pożegnać Mladen Bartulowicz, Paweł Kaps oraz Jakub Wojtucz, który wraca z wypożyczenia. W Miedzi zagra za to były piłkarz m.in. Legii Warszawa Henryk Oyama. Rozmawialiśmy długo z tym piłkarzem, ponieważ on miał swoje przejścia, też to nie ma co ukrywać, wcześniej w Polsce. Chce się bardzo, jest bardzo zdeterminowany do tego, żeby się w Polsce pokazać. Wie, że to jest dla niego bardzo dobre miejsce dla rozwoju kariery. To jest ostatni dzwonek dla niego, żeby coś osiągnąć, 27 lat. Także to jest mniej więcej taki profil piłkarza, jakiego szukamy. Dadeło dodaje, że Legniczanie będą dysponowali 15-milionowym budżetem w najbliższym sezonie. To dwukrotnie mniej, ile ma chociażby Wisła Kraków. Klub z Małopolski chce zabrać Miedzi Rafała Augustyniaka. Piłkarz będzie wykupiony z Jagiellonii Białystok przez Legniczan, ale trudno przewidzieć jego dalszą przyszłość. Grają w Miedzi ci, którzy chcą w niej grać. I Rafał to jak na nasze możliwości to był duży transfer, bo to ta kwota transferu to wyższa niż gdzieś się pojawiły spekulacje transferowe, ale no piłkarz walczył awans, ten kontrakt i to wykupienie mu się po prostu należało tak nadzwyczajnie po ludzku, natomiast rozmawiamy z nim na temat jego przyszłości, tak jak powiedziałem, my będziemy konsekwentni, to znaczy jak chcemy mieć zespole zawodników, którzy chcą grać w Miedzi i którzy też uważają, że na ten moment to jest najlepsza dla nich ta ścieżka rozwoju. Właściciel Miedzi w czwartek podziękował również członkom klubu biznesu, który nadal się rozwija. Myślę, że Ekstraklasa otwiera bardzo duże możliwości do tego, żeby pozyskiwać nowych partnerów i jeszcze bardziej się rozwijać. Ekstraklasa też będzie od nas wymagała pewnej reorganizacji. Natomiast no, dziś mamy prawie 90 partnerów, solidnych, duże firmy, bardzo transparentne i to nas bardzo cieszy. W ramach rozwoju boiskowego Miedź będzie szukała wzmocnień z dobrze znanych już dla siebie kierunków. Możliwi są więc kolejni Hiszpanie w zespole. Dominik Nowak potrzebuje do drużyny jeszcze lewego obrońcy, bramkarza oraz ofensywnego pomocnika i defensora. Szczegóły powinniśmy poznać niebawem.